Sauron gathers power. His malice inflames those who follow him. To the north, he sends Agendower, cruel master of dark sorceries. Against this rising shadow stand those who do not seek glory, who do not seek power. To protect their people, their lands, and all of Middle-earth. Three bright flames of courage to challenge the darkness. Witam, 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 z tej strony Heros699 i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z gry Władca Pierścieni, Wojna na Północy. A zatem lećmy na tą wojenkę. Na jaką wojenkę, Heros? No, że Wojna na Północy, no to wojenka, nie? Ale tu chyba raczej nie. Tu raczej musimy się spotkać ze smokiem. A jakim smokiem? Smokiem pana Jakuba! Ha, ha, ha! A, więc lecimy, chociaż widzę chyba, że jednak wychodzimy. Pokonaj dowódców z Khorndun. Nowe zadanie się zaktualizowało, tak? Czyli dowódców. Oj, tu chyba będzie... Oj, będzie bal. I tak fajnie to wygląda, jakby tu była taka twarz, nie? A to taki... taki potwór, hehe. Ale nie, to nie będzie kamienny potwór. A tu chyba będzie taki mini walka z bossem. Dobra, mamy tego gościa, co nam się tutaj pokazuje na... podczas ładowania. No, na chwilę obecną teraz to nie mamy i bombka tak mu na razie słabo zrobiła. Ziomuś, dobra, on się tak będzie tepał. Nie, moja bombka też w miarę mu to robi. No, już ma namierzające, kuźwa. Uziwa. No on ma namierzający. A ja nie mam. I się czuję pokrzywdzony. No dobrze. Mam gołe plecy i jednocześnie ten cały dowódca oberwali od mojej bombki. Aj, o, aha, trafiłem. Jak Bella's Trixie Strange. Wtedy z Gretka. Biednej. No, uciekajmy. Sorry to put you to that bother, my friend. Zobaczcie, jak pokonam dowódcę, to wszyscy nagle znikną. A już praktycznie jeden HP ma. O! Kurwa, na jeden HP, a jeszcze przeżył. A, dobrze. O, i kolejne oko bez powieki. A zatem chyba jeszcze jedno nam zostało. I thought elves were meant to have long lives. Sorry to put you to that bother, my friend. Rescue our friend. Tutaj, no, ci tutaj napieprzają, kurwa. Bronią smoka pana Jakuba. Ojo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 j
Szybki, no. I teraz możecie mi buja co najwyżej zrobić. Gites? Gites. Dostaję jakieś laski. Z
sam jesteś laską Heros. No, akurat to prawda jest. No, sam ona laseczkę. O, proszę bardzo, jak dziernie. Laseczka trzyma laseczkę. Co by było, gdyby laseczka trzymała dwie laseczki? No, może trzymać dwie laseczki Heros. Tylko że ta laseczka, którą grasz, by musiała przejść na emeryturę. No właśnie. Właśnie, jak idą na emeryturę, to wszyscy mają laseczki, nie? Aj, Heros, wiem, głupie pomysły, jakieś dziwne powiązania. No, zobaczmy jeszcze, co jest w tej stelcie. Mamona, ptaki mi za balkonem latają. Więc chyba to jest dobry znak, żeby kontynuować dalsze gry. No, a tu chyba będzie podsumowanie, bo nie mamy nawet jak wejść. 4 na 5 skarbów, znaczy sekretów, no to chyba dobrze. Zniszczonych obiektów, no to mamy tutaj te obiekty, a teraz mam coś innego, więc sobie teraz na spokojnie, po malusiu, pokażmy wszystkie wyniki, żeby w razie czego, jakby ktoś zrobił analizy, mógł sobie analizować. Jak myślisz, Heros? Czy będziemy walczyć ze smokiem, czy będziemy z nim gadać? No, ja wiem, jaka będzie odpowiedź. Ale no, na początku to może właśnie spróbujemy dyplomatycznie. Chociaż jak nie da rady, no to będziemy musieli zasiężnąć oręża. Coś nie łazi po nodze, nie to tylko moje wyobrażenie. Ale z tym smokiem może być ciężko. Przecież w Hobbicie tak łatwo nie było. No właśnie, więc się Heros zastanów. A im chwycisz za laskę i trzy razy ją stukniesz, wtedy Donald wejdzie po schodach i będzie. Więc okej, dobra, lecimy dalej. No i akurat mamy tutaj to zdjęcie akurat z tego, gdzie byliśmy. Czy udało nam się odzwierciedlić to, co się wydarzyło tam? No nie za bardzo chyba. No i gdzie masz siegierkę znowu? Uff. I told your master he would have his answer in my own good time. You are not what I expected. An elf. It has been many long years since I last smelled one of your kind. Perhaps you wish to tell me why you are here. Dobra, tylko przychodzimy, pragniemy cię zniszczyć. Tylko nie, to jest przechodzimy. Przychodzimy. Uciwa, bo mi się zlewa wszystko. Nie, przechodzimy. No dajmy to, wiem, to jest głupota, ale damy. We did not mean to disturb you, mighty one. We are simple travelers making our way through these mountains. Do you think me a fool? No one travels in the Grey Mountains without good cause. Do not waste my time with pointless lies. Dobra. Pragniemy cię zniszczyć. Polujemy na Agendora, więc jedyneczka. We are hunting a servant of the Dark Lord, a man called Agendar. Are you indeed? Maybe we can make a deal. Dogadać, powiadasz. W jaki sposób? A deal? What do you have in mind? Agendar wishes me to join him.
last of the North. As a reward, he offers the realm of Nordenbard and all the wealth found there. Oho. Czyli można powiedzieć, że drugi Smaug. Do tego nie dojdzie. Wiemy. Damy do tego nie dojdzie. Nordenbard is not his to give. It belongs to Gorin and his people. Even with Agendar's aid, you will never take it. I did not say I wanted it. What is Nordenbard but a hole in the earth where a handful of dwarves scratch for whatever meager wealth the Grey Mountains will yield? If I wanted Nordenbard, I would have taken it long ago. No, I have my eyes set on a far greater prize. I want the ancient fortress of the Witch King himself. Więc ja sobie weź czarnoksiężnika i Kandun. Zapytamy się najpierw Kandun. And what do you know of Kandun? It sits atop the northernmost peaks of the Misty Mountains. Of old, it was the capital of the realm of Angmar, the mighty fortress of the Witch King himself. I zapytamy ci, po co ci to, po co ci to, po co ci to? And why would you desire such a place? The Grey Mountains are no longer a suitable home for one of my might and majesty. The oft plundered homes of the dwarves who once dwelt here hold neither the wealth nor the grandeur I desire. Not even that watery hole, Nordenbard. No, I would be lord of loftier halls and master of the hidden vaults of the Witch King as well. Jeżeli jeszcze mamy opcję, to czarnoksiężnika. The Witch King was driven from Khandoum long ago by my people and the men of Gondor. If you want his fortress, what prevents you from taking it? Agendor. He has taken control of Khandoum. From there, he plans his conquest of the North. Teraz mamy Bojszego. Zaatakuj więc Agendar. No damy może Bojszego? Since you are so mighty, why do you not take Khandoum from Agendar yourself? Can it be that you fear him? Do not try my patience, elf. I fear no man. But Agendar is a servant of Sauron, and I have no wish to make an enemy of the Dark Lord. You, on the other hand, have already done so. If you would see me remain neutral in this war, destroy Agendar and turn over Khandoum to me. Oh, kurde. I teraz decyzyjka. A to jest takie trochę lipne, bo my się napracujemy, zrobimy brudną robotę za niego, a on se tylko tam wejdzie i co? I nas tamtąd wygoni, bo powie, że to ma inne i to ma inne. I będzie jak z tym biednym szejkiem, który chciał, który dostał od paździocha tą stację, nie? Za 100 dolachy. I co by tu wybrać, kuźwa? Ten smok pana Jakuba trochę tutaj świruje. Tylko nie pamiętam, czy to przypadkiem nie będzie tak, że i tak drużyna się wtrąci, jeżeli weźmiemy drugie. A szczerze powiedziawszy, nigdy nie walczyłem z tym smokiem. Nawet nie wiem, czy w ogóle jest taka możliwość z nim walki.
przy naszym poziomie, przy naszym kuźwa skillu można byłoby spróbować. Tylko pytanie, czy będzie walka, czy nie. No dobra, no przekonajmy się, nie czekajmy tak bez sensu na tych perkach. Może jednak się chłopaki wtrącą. Choć przewiduję, że tak. We would be fools to trust the word of a dragon. What do you fear? That I will betray you to your death? That would be easy enough to achieve right now. Accept my offer, and you may yet face Agendaur. Choose swiftly. I grow tired of this debate. Umowa stoi. Zrobię to, ale nie dla ciebie. Nie ma mowy. I teraz nie wiem czemu, ale mi się teraz zaświtało w głowie. Nie wiem, może przez to słoneczko, w szczególności, że słońca nie ma za oknem, to nie wiem czemu. A może gdzieś tak w podświadomości. Coś mi zaświtało, że chyba jednak on nas brał na hita. Więc może taka dwójka bezpieczna? No może. We will destroy Agendaur, but not at your command. We will be on our way. Very well. Do not disappoint me, Elf. And if you are truly concerned with the fate of Nordenbard, you might wish to return. Agendaur is moving against it even as we speak. They will need our aid. We must hurry. Oh yes. By all means, hurry. Ajajaj. No i Gryfor. I wondered indeed what transpired within that cave. But if our friends are in danger, then questions must wait. I will call Armanel and Baranthor, and we will depart at once. Okej, dobra, zapieprzamy i chyba możemy nawet zapieprzać. No, tylko tak na speedzie troszeczkę. Nie za upętelkę żeśmy zrobili. Okej, dobra. A to ten już ten etapik był troszeczkę krótszy, nie? Chyba miał tylko jeden ten. Na czym ja tu ten, bo i odwrotnie zrobić, czyli liczbę upadków podczas walki, a tu chyba same zera będą. No właśnie, to chyba nawet nie ma na co patrzeć, więc to nie wziąłem tego z walką, bo jednak może faktycznie gdzieś jeden, jednak byśmy mogli nie dać rady, a coś pamiętam, że coś takiego było, że chyba na hita mógł na nas spać, że nawet jakbyśmy zrobili sanktuarium, to byśmy mogli mieć już przejechane, więc chyba jednak dobrze, że to postąpiliśmy w ten sposób. Okej, mamy inną miniaturkę. Teraz niestety atakują ten cały Novenbar. Trochę tam było podejrzane, bo te kusze tam coś sygnalizowały, nie? Czyli można było stwierdzić, że jeszcze tu się coś będzie działo. A zatem chyba taki pierwszy fajcik, jeżeli chodzi o lokalizację, gdzie na spokojnie mogliśmy sobie kupować i naprawiać ekwipunki. They're massing for another attack. I don't think we can hold off another one. No, nor do I. Did you hear that, Rudy? Have I gone mad, or... No, look! It's them, by thunder! Our eagle-riding friends! They've come back! Do you see, Rudy? They... Mighty glad I am to see you. But it may already be too late.
I've only a handful left who can still fight. Then fall back to the upper chambers. Give us what support you can from there. And we will see what we can do against their siege machines. But I... Your place is with your people, Nordri. Go! Luck to you all. Fall back! Back to the upper galleries! Fall back! Here they come! A my tylko we trójkę będziemy, tak? Dobra, pan gołe plecy, od razu, pyk. Kolejny pan gołe plecy. A można byłoby korzystać z maszyny. Z maszynki chciałem powiedzieć, z balisty. To będzie niegłupie, tylko najpierw pozbądźmy się tych panów gołych pleców. Chyba nie za fajnie to wygląda. Isengard wszędzie musi się wpierdzielić. Ale silną troszeczkę. Ładnie. No, kuźwa. No, teraz są zależni ode mnie. Ale na szczęście ratuje w ostatniej chwili Farina. Wszyscy jesteśmy chętni. Tak, po części, troszeczkę. Isengard w kolejnym stanie. Gołe plecy szarżuje. Ojej. Not yet. Let's see if you can take me. No, dobra. Coś jakoś może być. Eridan is down. Help him. Okej, dobra. Użyjmy takiej machiny obrębniczej. Come on, Ranger. There are still foes to defeat. Elbereth, that was a close call. Czy to są jakieś machiny obrębnicze? Nie widać za bardzo. Puść się tego. I'm badly hurt. Użyć. Dobra, to są jakieś chłopaki. Come on, dwarf. There are still foes to defeat. Isengardu jest, może zaraz. Let's get back. They're bringing up siege towers on the right. Train the dwarf weapons upon the siege towers. Teraz wieże przyjeżdżają. Dobra. Pod gołe plecy, Isengard. Tylko pana gołe plecy. Coś czuję, że na pewno... Okej, dobra. Kolejne jadą tutaj. Dobrze, w obecnym tylko skupiają się na jedną stronę. Ale znając też życie i styl gry... O, mogę niszczyć, tak? Może gryforzełek znowu zniszczy. My się skupmy tutaj na tych tutaj żołnierzach. Tak myślałem. Dobra, już zajmiemy się nimi. Dobra, tam panowie cisnąć po tamtej stronie. Wyforzyk. Musi tam nam jakoś pomóc. Okej, dobra, ja jedną zniszczyłem. Okej, dobra. Gryforzyk powinien zaradzić tam. Na razie to my tutaj popykamy tutaj Isengard. O, a się rozczłonkował. Ojej, wróg jest blisko mnie. I to kuźwa cici. Cici. No cici. Tylko się z nimi nie żegnaj, Heros. Bo ci wyjdzie takie hasełko. Ojej. Dobra, panowie, troszeczkę bliżej. Bliżej do mnie. Dobra, niech pan gołe plecy poszarżuje. Ja sobie wezmę tak. I leczymy. Tak musiał działać. Dobra, wy go tam sobie pozbądźcie się, ale chyba gryforzełek powinien się zaradzić. No właśnie.
for so much time on the ground. You have my thanks. What the fuck? Oj, jedna padła. Oj, druga padła. O, fuck. Bombardierzy. No, to jest najgorszy etap, bo musimy teraz strzelać w tych goblinów całych. Nie możemy pozwolić, żeby dochodzili do głównych bram. Czyli pójść do tych. Najlepiej sobie tutaj tak parkować, żeby mieć wszystko na widoku. No, na widoku. Ojojojojojojojojoj. Back to the inner gate. If we do not protect it, Nordenbad will fall. Sappers on the left side. Don't let the sappers reach the inner door. To jest twarda obrona, bo my musimy kurwa mieć. Let's get back to it. Obronę, bo już tak jest lipa, a to jest najtrudniejszy etap, bo miałem z nim naprawdę kiepskie tej przygody. Trzeba cały czas trafić w nich. Więc Farin i Eledan muszą się skupić na pozostałych. Dobrze, że też jeden powoduje eksplozję drugiego. Ale my musimy tak chwilować tutaj. Czyli co, śpiewamy? No. Powiedziała, patrz, jak to on najstaju dróg, staje perostru, on wskaże nam drogę. Chyba muszę sobie manę dać. Punkty się kończą. Gdzieś słyszę jeszcze jednego. A ten nagle BUM! Kuźwa na siebie. Dobra, jest! Na razie tak... Spokojnie. Nie jest tak źle. Może jak się grałem Farinem, to było ciężko, no bo on miał kuszę. Z amunicją. Tam trzeba było uzupełniać. A moja tutaj czarodziejka ciśnie cały czas. Może nie jest aż tak źle. No nie. Dobra, chłopaki. Sami wstali. Można? Można. Mamy trolejbusy. A my mamy gryf orzełki. They send trolls against the gate. Come, we will drive them back. Berenthor, to the gate. Beware, beware. Co się stało? Ale ja go berwa, przecież tam nic, nikogo, żadnej gryf orzełka nie było. Andriel, Farin, the gate! No jak, no kurde. To jeszcze nasz gryf orzełek, kuźwa. Ajajajaja, wybuchło. Dobra. Rozumiem, że gryfa orzełka nie mamy. Dobra, jeden padł. Drugi się zablokował do pierwszego. Nie mam nic przeciwko. Dobra, padł. Bramy mam bezpieczne. Tylko jeszcze tutaj ziomów musimy pokonywać. Nie
sytuacja, która jest troszeczkę uwięziony. Gdzie wy jesteście? Kurkowy czempion. O, wstaliście, kuźwa. Znowu potrafię. No dobra, ten taki troszeczkę przykokrzony jest. Tylko, że on charge'uje. To charge'uje. Stawaj, stawaj. A, no tak, tak na bramy to on tak niechętnie. Nie ma nic przeciwko. Oj, 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 ale do mnie chętnie. A, się dziwisz, Nie. No, troszeczkę magii. No, panowie, nie opierdzielamy się. Wstajemy. Kuźwa. Ej, co jest? Oszczędność baterii weszła i przez chwilę nie widziałem stopera i się bałem, że się coś popierdzieliło. A czas mówi koniec, więc dzisiaj troszeczkę dłuższy odcinek jest. Przynajmniej coś się będzie działo, a nie tak jak w poprzednim odcinku. Na razie jeszcze nie analizowałem to wszystkich stagniemów. To było negatywnie. Na pewno fabuła leci do przodu, to jest pewne i potwierdzone lirycznie. No, się skupił cały na mnie. Więc okej, dobra, ja cię też dobiję. W ten sposób? Oczywiście nie masz kuźwa siekierki znowu. I teraz ta siekierka to by mogła ci uratować, dziewczyna. A tak to teraz pełzni. Keep at it! Drive the rest from the walls! Back on your feet, lads! Dobra, szybko ustawmy. Mam nadzieję, że się napisy nie popierdzieliły, ale chyba nie. Albo może ci miecza dam. Masz miecz. Chciałem powiedzieć, że to są ich rogi, a tutaj jeszcze są kuźwa wrogowie. Chciałem też nawiązać, że o, to może to są te dziwne dźwięki w Silent Hillu. Patrzcie, jak coś sztywnie, no kuźwa. No. We have won this battle. Nordenbad is saved. But at what cost? No... Szkodzenie muru, zginięcie jednego członka i ucierpienie naszego gryfa orzełka. Belarom! Tell me he's not gone. No, he lives, but he is sorely hurt. Can he be saved? I believe so, but his wounds are severe. He will need time and constant care if he is to recover. He'll have that. The best that we could give, I promise you. I'll take charge here. Go to my father and tell him what's happened. He'll send dwarves to help with Belarom. Gorin yet lives? That's some good news, at least. He was wounded in the fighting, but he's still on his feet. Hurry inside now and speak to him. Dobra. Czyli będziemy mogli porozmawiać, ale na chwilę obecną to my kończymy, bo już troszeczkę czasu minęło, więc co udało nam się dzisiaj osiągnąć? No udało nam się osiągnąć to, że pogadaliśmy ze smokiem pana Jakuba i doszliśmy niestety do takiego porozumienia, że zaatakujemy Agendora, a on po prostu zagarnie sobie tą lokalizację, gdzie ma teoretycznie się znajduje. O tak od niechcenia, a sam nie będzie nam tutaj pomagał. Więc taki jest cwany smok pana Jakuba. Więc miejmy nadzieję, że spotkamy jeszcze smoka pana Krzysztofa, który on może nam pomóc
A nasz biedny gryforzełek niech dochodzi do siebie. Tak więc... no i oczywiście tutaj tą wojnę, żeśmy przeprowadzili. I było w miarę okej. Zginęliśmy tylko raz, ale zginęliśmy od tutaj takiego jakby knypka dowodzącego, a nie przez to, że ci tam bombardierzy byli. No teraz było to łatwo, bo miałem manę. Im z many napieprzałem, a nie odwrotnie. Więc to teraz było banalne, więc wychodzi na to, że jeżeli chcemy mieć łatwą grę, grajmy elfką, bo jest łatwiej. No dobra, a zatem kończymy, więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał, bądźcie łapki w górę, subskrypcję zostawiliście i jako tako będziecie śledzić mój kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się ciepło, cześć!